Witajcie kochane asystentki i higienistki, tutaj dr Basia. Dzisiaj będę Wam przedstawiać procedurę zarobienia tlenku cynku z eugenolem jako materiału opatrunkowego. Subskrybujcie kanał, dodajcie jakieś komentarze, chętnie przeczytam Wasze pytania pod filmem. Podzielcie się swoją wiedzą, że wiecie o tym kanale z innymi higienistkami, asystentkami, na pewno ta wiedza będzie się nam mnożyć. Więc tak, żeby przygotować stanowisko, tutaj już pokrótce opowiadałam o tym w poprzednim filmie, macie wszystkie rzeczy na stanowisku ładnie ułożone, trzymamy ład, porządek, żeby było czysto, żeby nie było chaosu na tym stanowisku, tak żeby egzaminator jak podejdzie, to żeby widział wszystko ładnie poukładane, a nie porozrzucane na blacie. Do przygotowania tlenku cynku z eugenolem potrzebujemy szklanej płytki z matową stroną oraz łopatki metalowej. No i zarobienie polega na wykonaniu kilku kolejnych czynności. Zawsze materiał, który będziemy zarabiać, jest on w postaci proszku, tak jak tutaj ten nasz tlenek cynku, on jest szczelnie zamknięty. Zawsze przed zarobieniem takiego preparatu musimy taki pojemnik wstrząsnąć. Nieważne, czy to jest masa alginatowa, czy jest to inny opatrunek, zawsze taki opatrunek należy wstrząsnąć i dopiero później otwieramy. Otwieramy i nad szklaną płytką nasypujemy sobie odpowiednią ilość tego preparatu. Pamiętamy, że tlenek cynku zarabiamy zawsze na powierzchni matowej płytki szklanej. Zawsze na egzaminie będziecie oceniani, czy zamykacie od razu bezpośrednio po użyciu dany preparat. Więc tlenek cynku zamykamy. Tlenek cynku mieszamy z eugenolem, czyli takim płynem do zarabiania past tlenkowo-cynkowo-eugenolowych, które są w postaci, eugenol jest w postaci płynu, kolor jasno-żółty, nakładamy taką pipetą, pobieramy płyn, ja sobie nakroplę tutaj dwie kropelki tego płynu. Pamiętamy, że proszki są mocno higroskopijne, one bardzo lubią chłonąć, chłonąć wodę. Możemy sobie do przygotowania tej procedury usiąść. No i tutaj trzymamy względny porządek na płytce. Dzielimy sobie na kilka mniejszych części tę większą część proszku. No i delikatnie wprowadzamy proszek do płynu i rozprowadzamy. Proszek w płynie. Mieszamy. Tlenek cynku powinien być zarobiony do konsystencji gęstej plasteliny,